Rok temu rozpoczął nasz ośrodek współpracę z firmą Czas Nowego Sącza, która była projektodawcą kursu zapisu języka migowego pod nazwą Sign Writing. Jest to metoda zapisu każdego znaku języka migowego, oddająca w pełni formę foniczną języka migowego. Jest to nowy sposób zapisu tego języka. Myślę, że ten kurs, który był poświęcony sidewritingowi, jest bardzo potrzebny i niezbędny, dlatego że to jest nowinka techniczna. Możemy poćwiczyć, możemy się zintegrować w grupie i możemy poznać coś nowego. Geneza projektu jest taka, że przed laty przeczytałem W świecie ciszy, to jest miesięcznik poświęcony tematyce osób głuchych, artykuł pani Lucyny Długołęskiej na temat sidewritingu właśnie. To nas zainspirowało do tego, żeby zmierzyć się z tym tematem i opracować wspólnie z zespołem surdopedagogów pierwszy w Polsce podręcznik do nauczania pisma migowego. Cieszę się bardzo, że mogliśmy być partnerem przy realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej razem z firmą Czas Nowego Sącza. Projekt dotyczył innowacyjnych metod nauczania, które mają być szansą na rozwój edukacji osób niesłyszących, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Projekt dotyczył zapisu języka migowego, czyli sign writing. Liczymy na to, że ta forma przyjmie się w naszym kraju i umożliwi lepszą edukację wśród osób niesłyszących. Projekt, który realizujemy, jest projektem innowacyjnym, w związku z tym był realizowany w trzech etapach. W pierwszej części chodziło nam o potwierdzenie tez zawartych we wniosku aplikacyjnym. Przeprowadziliśmy szereg, to znaczy 100 ankiet z uczniami i nauczycielami oraz 4 zogniskowane wywiady grupowe. Na drugim etapie chcieliśmy przetestować, czy dzięki temu podręcznikowi, który opracowaliśmy, można nauczyć się sign-writingu. I to założenie w pełni się potwierdziło. Po drobnych korektach opracowaliśmy ostateczną wersję podręcznika i programu nauczania. W tej chwili kończymy etap upowszechniania i wdrażania innowacji. To upowszechnianie polega na tym, że organizujemy wspólnie z Polskim Związkiem Głuchych seminaria informacyjne i konferencje, na których informujemy o rezultatach projektu. Twórcą sign-writingu była Amerykanka Valerie Sutton, która w 1974 roku dla potrzeb baletu duńskiego wymyśliła układ i zapis tego układu kroków tanecznych. I wtedy właśnie duńscy naukowcy ze środowiska głuchych zainteresowali się tym zapisem i na prośbę ich stworzyła zapis języka migowego, czyli układu znaków migowych. Zaczynamy naukę sign-writingu od podstawowych rzeczy, czyli od układu rąk, ponieważ rękami przekazujemy te znaki. Przede wszystkim najważniejsza jest płaszczyzna i perspektywa. Perspektywa osoby przekazującej jest zapisywana, czyli to, co widzimy, jaki układ dłoni widzimy, ten układ zapisujemy. Następnie mamy pozycję ręki, czyli pozycja ręki w układzie podstawowych układów literek. Myśmy to akurat przełożyli tutaj dla potrzeb naszego języka, języka polskiego. I mamy podstawowe układy, czyli literkę B, literkę A, Z, piątkę, literkę O. I to są wszystkie układy, na bazie których opiera się zapis sign-writingu. Do tego nam dochodzą symbole ruchu i symbole kontaktu. Symbole ruchu
które są bardzo istotne w gramatyce języka migowego, ponieważ one określają czas przeszły i przyszły. I to jest dosłownie cztery rodzaje strzałeczek. Strzałki określające ruch do przodu, do tyłu, w dół i w górę oraz ruchy poziome, okrężne lub proste. Symbole kontaktu, których również jest bardzo mało, jest ich zaledwie 5, ale to wystarczy w zupełności, żeby przekazać całość zapisu znaków migowych, określają dotknięcia, chodzi o rodzaj dotknięcia, czy to jest dotknięcie delikatne, mocniejsze, czy to jest muśnięcie, czy uderzenie. Ale najważniejsze w sightwritingu mamy symbole niemanualne. Symbole niemanualne, które oddają w pełni foniczność języka migowego. Ponieważ gramatyka polskiego języka migowego to jest przede wszystkim mimika i gesty, które oddajemy twarzą, czyli naszą mimiką. I tutaj właśnie w tych symbolach niemanualnych one są ujęte, czyli układ oczu, ust, nosa. To jest najistotniejsze w całości zapisu. I z tych kilku tylko, że tak powiem, rodzajów układów tworzymy cały zapis języka migowego. Jest bardzo przydatny, ponieważ możemy zapisać to, co migamy. Osoba nas może odczytać, ale niekoniecznie tylko w języku polskim, ale również w innych językach tak samo, ponieważ sightwriting jest, można powiedzieć, międzynarodowy i jest taki sam układ znaków na całym świecie. Przedstawiam Państwu naszych uczniów, którzy brali udział w powstaniu nowej książki. Oto oni na zdjęciach w podręczniku pozowali do zdjęć, na których są znaki języka migowego z zakresu przedmiotów zawodowych. Polski Związek Głuchych jest największą organizacją pozarządową działającą na rzecz osób niesłyszących w Polsce. Działamy już od 1946 roku w 16 oddziałach, w tym właśnie w oddziale małopolskim, który obejmuje terytorium województwa małopolskiego. Na co dzień prowadzimy rehabilitację, szeroko pojętą rehabilitację dla dzieci i młodzieży, ale również dla osób dorosłych. W naszym oddziale prowadzimy 8 placówek, które opiekują się na co dzień osobami dorosłymi oraz 4 placówkami, które opiekują się dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu.